Dziewczyny, proszę państwa, nie mają dzisiaj na sobie dużo, ale za to co mają, jest dużo warte. Prezentują się dzisiaj w biżuterii firmy Diamonds International Corporation. I to jest pierwsza ważna informacja, a druga jest taka, że dobrze byłoby się zastanowić, na którą głosować, bo zostało jeszcze 30 sekund pierwszego głosowania. Proszę państwa, proszę nie marnować czasu. Widzowie dwójki, ci, którzy oglądają nas na stronach www.tvp.pl, bierzcie się za głosowanie, one liczą na wasze głosy. Jeszcze tylko 30 sekund, a nawet trochę mniej do końca pierwszego głosowania. No właśnie, na gorąco. Panowie, już wiecie, która? Radek. Nie no, Scott, jeszcze za mało czasu. Zaczęło się od wysokiego cen, ale dajcie jeszcze nam troszkę czasu, co? Ale trochę czoła zaczynacie już mieć zroszone, panowie. Adam, twój typ? To prawda. Nie, jeszcze chwileczkę, ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. To może w takim razie zapytam się was inaczej. Której, waszym zdaniem, na 100% nie powinno zabraknąć w finale? To strasznie trudne pytanie, no jak? Za duża odpowiedzialność, ja się nie podejmuję odpowiedzi. Szanowna publiczności, macie szansę pobić rekord Guinnessa na największą budkę suflera w historii świata. Ciężkie zadanie, no ale niestety nie jest łatwo być jurorem. Elżbieta, a ty masz jakieś swoje typy? Może ja pomogę panom. Tak, oczywiście, znam dziewczynę bardzo dobrze. To w tym, przy tym pokazie wszystkie te prezentowały się idealnie, a najbardziej zapadło mi w pamięci 4. Z numerem 3, z numerem 5, z numerem 10, z numerem 13, 15. Także jest... wszystkie są wspaniałe. Patrzę na minę Rosalii i zastanawiam się, czy bardziej wspominasz to, co było rok temu, czy podziwiasz te, które za chwilę będą walczyć dalej. Podziwiam wszystkie dziewczyny, świetnie prezentują się dzisiaj na scenie, a ja w tym roku kibicuję brunetce oraz blondynce. Brunetce numer 4 i blondynka z numerem 16. No właśnie, panowie, ponoć na świecie co roku rodzi się coraz mniej blondynek. I żeby było jasne, nie mówię tego z radością. Może właśnie na blondynkę trzeba zagłosować, Kacper? No ja, skoro już tutaj numery padły, ja nie wyobrażam sobie finału bez numeru 3, więc moja sympatia jest po stronie brunetki, czy też szatynki. Ja z kolei myślę o 4. Jurorzy radzą, mają swoje typy, ale prawda jest taka, że państwo i tak zagłosują tak, jak będą chcieli. I teraz uwaga! To słowo dzisiaj elektryzuje mnie dużo bardziej, niż gdy idę na pocztę, żeby odebrać awizo. Koperta. Już jest! A w tej kopercie nazwiska 12 dziewczyn, które za moment przejdą do finału i będą walczyć o tytuł Miss Polonia 2011. Napięcie jest spore. Panie i panowie, numer 1, Marcelina Firszt. Numer 18, Agnieszka Śledziak. Numer 2, Benita Poniatowska. Numer 17, Anna Krupa. Numer 7, Katarzyna Grünfelder. Numer 14, Beata Stelmaszczyk. Numer 10, Marcela Chmielowska. Numer 5, Sylwia Toczyńska. Numer 16, Marcelina Zawadzka. Numer 13, Magdalena Myczewska. Kto zajmie to ostatnie ważne miejsce w półfinale? Państwo chcą wiedzieć? One chcą wiedzieć. Numer 6, Dominika Kubacka. Proszę państwa, 18 najpiękniejszych kobiet w Polsce tutaj na scenie.
i jeden mężczyzna. Ja naprawdę mam najlepszą robotę w tym kraju. Powinienem do niej dopłacać. Słusznie. No, musiał się wtrącić, oczywiście musiał. Drodzy Państwo, liczymy głosy, to wszystko się teraz dzieje, opinie ekspertów wiadomo jedno, Państwo wybrali drugie i to bardzo dobrze. Czy się pokrywają, czy nie, będzie jeszcze okazja, żeby zbadać. Jestem teraz ciekaw, czy gust Państwa w ogóle pokrywa się z opinią ekspertów. Ja bym to bardzo chętnie sprawdził. Panowie, szanowni i panie. Mogę się wtrącić, bo jeszcze chyba jednej dziewczyny brakuje. Tomku. A kogo nam jeszcze brakuje? Uwaga, robicie to ze mną. Marcelina Firszt? Jest. Benita Poniatowska? Jest. Justyna Rajczyk? Gdyby mieli Państwo wątpliwości, że tutaj cokolwiek zostało nagrane wcześniej, to myślę, że teraz nikt nie ma żadnych, że program dzieje się na żywo. No dobrze, to teraz rzeczywiście, skoro mogę, mamy komplet? Świetnie. Proszę Państwa, walka toczy się zarówno o tytuł Miss Polonia 2011, jak i o to, żeby dzisiaj stąd może nie tyle odjechać, co odebrać kluczyki do samochodu. Samochodu, który jest główną nagrodą, a nagrodę tę funduje firma Polmot Auto. I teraz bardzo proszę, żeby gorącymi brawami nagrodzić te dziewczyny, dla których konkurs w tym momencie już się kończy, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, co dalej? No, wygląda na to, że konkurs idzie do przodu. Ja powiem tak. Dziewczyny, to było cudowne, że byłyście z nami. Te brawa były tylko dla Was. Bardzo Wam dziękuję i żegnam się z Wami. Choreografię gali finałowej przygotowała Renata Lipska-Sołtyk, a stylizacją kandydatek zajęła się Elwira Chorosz. Efekt jest piorunujący. Proszę Państwa, prawda wygląda tak, że moja babcia nie miała stylistki i o to, jak się ma ubrać, pytała zawsze mojego dziadka i on wtedy zawsze odpowiadał to samo. Szybko! Szybko? Cóż, szybko damskie różni się bardzo mocno od szybko męskiego, w związku z tym mamy teraz trochę czasu. Panie prezentują się jeszcze po raz ostatni. W strojach firmy Mewa Style.